Hej, witajcie moi drodzy, zapraszam Was na dzień z życia, a dokładniej co się dzieje po pracy. Dzisiaj szybciutko kończę, bo muszę odebrać moje dwa słodziaki z przedszkola. To jest cudowne, że muszę jechać tylko do jednej placówki. I poza tym szybciutko jeszcze skoczyć do sklepu, no bo wczoraj wieczorem jak zajrzałam do lodówki, okazało się, że nie mam co dla nich na obiad. Znaczy mam zupę zawekowaną, ale jedli ją przez zeszły tydzień i chyba raczej nie będą mieli na nią ochotę. Więc szybkie zakupy i zobaczymy co dalej. Nie wspomniałam chyba jeszcze o tym, że zostałam samotną mamą na kilka dni, gdyż tato wyjechał. Więc słodziaczki są tylko pod moją opieką. Będzie luz i chill. Zobaczymy jak to pójdzie. Zapraszam do oglądania. Treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see. Że nie jestem jedynym rodzicem, który otrzymuje dzieci tak brudne. Umorsane buzie, rączki po łokcie, całe brzuszki jakby się wytarzali dosłownie w piasku. Do tej pory Asieńka będąc w żłobku była naprawdę bardzo czyściutka, jak przychodziła po całym dniu. A Dasiek znowu będąc większość czasu na zewnątrz, na ogromnym ogrodzie, który oni mają dostępny, w piaskownicy, w ogródku, w warzywniku, dostęp do świeżej wody. Naprawdę obydwoje teraz przychodzą bardzo, bardzo brudnie. W związku z tym powstała zasada w domu, że od razu po kolacji idziemy się kąpać. Chyba, że chcą być na zewnątrz. Nie ma problemu z tym, jeżeli chcą się bawić jeszcze w ogródku, tutaj u nas w domu, to nie muszą od razu brać kąpieli. Czuję, że tak troszeczkę jakby, nie wiem, zabraniała im czegoś, bo dzieci naprawdę z bucików wysypują wiaderko piasku i sypie się z nich. Jakbym pozwoliła im przebiec po całym domu, to od razu wszystko jest do odkurzania. Czy powiedzcie mi proszę, że nie jestem jedyna i wasze dzieci też spędzają większość czasu na zewnątrz i przychodzą takie brudaski, co jest naprawdę bardzo fajne, bo widać jak dużo rzeczy się uczą i jak spędzają ten czas na zewnątrz, bo są uodpornione, nie chorują i tak dalej. W domu musiała po prostu powstać nowa zasada. Dokładkę. Kolejna rutyna w naszym domu, bo o to najczęściej pytacie, jest fakt, że dzieci przed kąpielą muszą wejść do pralni, rozebrać się do golaska, zrzucić wszystkie ubranka na podłogę, już nie każe im tego wkładać do kosza, bo i tak nie posegregują na kolory. I wtedy już na golaska przechodzą sobie do łazienki, żeby się wykąpać. Kąpiel zawsze ja szykuję i dopiero jak już jest gotowa, dzieci mogą wejść do wanny. A ja w międzyczasie pokażę Wam jeszcze, co przygotowałam sobie na kolację. Jak mam możliwość i jakieś takie mniej więcej resztki w lodówce, to staram się jeść talerz sałat. U mnie na sałatach zawsze wędruje, jak wędruje jakiś ser, jakiś kawałek mięsa bądź ryby, hummus czy awokado, jeżeli mam, jakieś orzeszki i najczęściej, słuchajcie, albo sos sojowy, albo sos winegret, albo balsamiczny. Ja nie mam czasu mieszać sobie żadnych takich sosików, więc po prostu to, co jest, czasami nawet majonez, jeżeli nie mam awokado i żadnych innych tłuszczy. Także to staram się zrobić. Mam jeszcze takiego pomidorka, słuchajcie, z ogródka, który jest dość poturbowany,
ale pyszny. Także tak wygląda moja kolacja. Hej, stópki na podłogę, dziewczynko. Dziękuję. A kto to tu jest? Piłką we mnie rzuca. Mogę pokazać ten tenis? No, pokaż. Wow! Chciałam wam jeszcze pokazać, czym teraz moje dzieci bawią się w kąpieli. Słuchajcie, butelki od keczupu czy po soku z agawy są teraz kąpielem. Dzieciaczki napełniają sobie te butelki i wypuszczają wodę. Jest po prostu szał zabawy. Dobrze, moi drodzy, dochodzi 7:15, więc będziemy się już powolutku żegnać. Powiecie papa? Papa! Papa! A tam trochę więcej uśmiechu? Papa! 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 Pa! Papa! 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 Jak wychodziłam z pokoju, a Tasiek siedział jeszcze przy stoliku rysując, Asia dostała kubek mleka i poszła do łóżeczka i powiedziałam tylko do Adasia, żeby szybciutko już kończył i szedł spać. Słuchajcie, poszłam jeszcze coś zrobić w kuchni i zajrzałam do nich. A Adasiek grzecznie wskoczył do siebie do łóżka. Fakt, jeszcze rysuje, ale on tą lampeczkę zazwyczaj ma ze sobą, bo jeszcze jak ogląda książkę czy swoje karty piłkarskie, to ma tak pozwoloną, później ją gasi i zasypia, także z tym nigdy nie ma problemu. Chciałam wam jeszcze tylko wspomnieć, że ten nocnik w sypialni, który zostawiłam Łasi już od ponad tygodnia, nic nie daje. Ona przesypia noc jak kamień i wstaje ciągle z mokrą pieluszką. Także coraz częściej do niej rozmawiam i mówię o tym, że wstała z mokrą pieluszką i kto jej nasiusiał i tak dalej, i tak dalej. Także może to troszeczkę pomoże jej zrozumieć, że jak coś będzie jej się śniło w nocy, to czas wstać. No dobrze, dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia.